Tak więc witam w kolejnym odcinku programu Strzelam z filmu i dzisiaj sobie pogadamy o Yashice Electro 35. Tak więc pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy, jest oczywiście to, że ten aparat jest dalmierzem, tudzież z angielskiego rangefinder, czego pewnie będę używał w tej recenzji naprzemiennie, bo używam tego naprzemiennie. Tak więc nie ma lusterka, nie jest to lusterkowiec. Fokusujemy przez takie małe okienko w środku, tutaj, w środku którego jest taka planka do fokusu, która się przesuwa i nasuwa i wtedy możecie zobaczyć, czy szkło jest faktycznie w fokusie. Jest aparatem półautomatycznym, co oznacza mniej więcej tyle, że ona sobie sama wybierze prędkość migawki, a my będziemy ustalali fokus, tak samo jak ISO i tak samo jak wartość przysłony. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że ten aparat nie ma trybu manualnego, więc nie da się ręcznie wybrać prędkości migawki. I powiem tak, dla początkującego fotografa jest to strasznie dużą zaletą, gdyż jest to po prostu troszkę łatwiejsze i nie trzeba się aż tak męczyć, jeżeli chodzi o ustawianie ekspozycji, szczególnie jak na samym początku nie jesteśmy do końca pewni, jak to wszystko działa. Aparat ten nam trochę pomaga i muszę powiedzieć, że ta ekspozycja bardzo się sprawdza. Ten aparat naprawdę bardzo dobrze mierzy ekspozycję i bardzo dobrze ją doświetla i wszystko jest cacy. Tą ekspozycję ustawiamy sobie oczywiście, ustawiamy wartość przysłony. Do tego ustawiamy sobie z tyłu ISO, które obecnie ma nasz film, który do środka włożyliśmy, że aparat wiedział, jaka jest światłoczułość i on sobie już sam dostosuje prędkość migawki. Co jest specjalne w tym aparacie i bardzo ciekawe, to to, że po pierwsze migawka rozpędza się do 500, do 1,05 sekundy, ale nie chodzi w pełnych odstępach. Co to znaczy, że jak w normalnym aparacie, gdzie sobie sami manualnie wybieramy prędkość migawki, to ona jest 1,500, 1,250, 1,125, generalnie co stop możemy sobie ustalać prędkość migawki. Ten aparat jednak na podstawie tego, jak zmierzy światło, może ustawiać jakąkolwiek część sekundy do, wiadomo, 1,500. Czyli jeżeli aparat wyliczy, że najlepsza i najbardziej optymalna prędkość to jest 1,498, to strzeli na 1,498. Jeżeli ustali, że najlepsza prędkość to jest 1,134, to strzeli na 1,134. Co sprawia, że ten aparat jest dość precyzyjny i muszę powiedzieć, że jest to fajne cacko. Wszystkie zdjęcia, które nim robiłem, zawsze wyszły, zawsze były poprawnie doświetlone. Super sprawa. Oczywiście nie ma mocnych na niektóre rzeczy, nie? Jeżeli wyjdziemy w pełny dzień z ISO 800, na filmie i będziemy starali się robić zdjęcia na 1,7, wiadomo, że to będzie prześwietlone, więc aparat wtedy daje nam dwoma lampeczkami znać, czy film jest prześwietlony i czy zdjęcie będzie prześwietlone, czy zdjęcie też będzie niedoświetlone, czyli niedoświetlone się będzie świecić na pomarańczowo, a jeżeli będzie prześwietlone, to będzie się świecić na czerwono, dzięki czemu ułatwia to sprawę. Generalnie. Jest to strasznie prosty system, który jest bardzo łatwo zrozumieć i zdecydowanie świetna sprawa dla znowu początkujących. Jeżeli chodzi o szkło, to jest dość istotna sprawa też, bo ten aparat ma bardzo szybkie szkło, jeżeli chodzi o rangefindery i aparaty ogólnie. Jest to szkło o prędkości 1,7, więc możecie kojarzyć, że takie kitowe lensy zazwyczaj są, kitowe obiektywy, Boże, przepraszam. Dołączane do zestawu od razu, jak się kupuje z aparatem, zazwyczaj są prędkości 1,8. To jest takie szybkie szkło 50 mm. Ten aparat jednak ma szkło 45 mm, co daje nam troszeczkę szersze pole widzenia, choć nieznacznie, ale rozpędza się do 1,7, przez co znowu jest troszeczkę jaśniejsze, choć nieznacznie. Co nie zmienia faktu, że to szkło jest bardzo ostre nawet przy pełni otwarcia tego szkła, co jest naprawdę fenomenalne i Yashinon Color DX jest naprawdę bardzo fajnym szkłem. Migawka jest wbudowana w szkło, czyli jest to tak zwany leaf shutter, dzięki czemu może się synchronizować z flashem przy każdej prędkości aż do 1,05, co jest bardzo dużą zaletą. Następną zaletą jest to, iż aparat jest bardzo, ale to bardzo cichutki, co można posłuchać. Nie ma całego mirror slapa, nie ma oczywiście zwykłej migawki, która jest wbudowana w aparat, więc jest to zdecydowanie cichsze, co jest też strasznie dużą zaletą.
Więc aparat poza już wspomnianym wcześniej trybem automatycznym, gdzie sam nam dobiera prędkość migawki, posiada jeszcze tryb B, z angielskiego bulb, co mniej więcej oznacza tyle, że tak długo jak trzymamy przycisk spustu, tak długo aparat jest otwarty. Pozwala nam to naświetlać troszeczkę dłużej zdjęcia, jeżeli potrzebujemy. I ma oczywiście tryb flasha, który pozwala nam się zsynchronizować z flashem. Oczywiście głównie jest on używany na auto, gdyż używam go, raczej nie używałbym tego aparatu jako aparat do studio shootów. W ogóle jakoś myślę, że dalmierze nie są najlepszymi aparatami, jeżeli chodzi o studio photoshooty, aczkolwiek da się, więc jeżeli bardzo to potrzebujecie, zrobi i to. Następną zaletą tego aparatu jest to, że pomimo tego, iż współcześnie nie są produkowane baterie do tego aparatu, specyficznie produkowane baterie do tego aparatu, które z tego co pamiętam, one jeszcze były Mercury, Boże, rtęciowe? No, w każdym razie Mercury Batteries, które były kiedyś używane, to da się do niego włożyć normalne baterie. Ja tam gdzieś zaraz to wypiszę, jakie tam baterie wchodzą i jakie można razem połączyć. I wtedy generalnie wszystko działa, bo niestety ten aparat będzie potrzebował baterii. Da się nim robić zdjęcia bez baterii, aczkolwiek wtedy oczywiście funkcje automatyczne nie działają, więc on nie mierzy światła i nie dobiera sam prędkości migawki. Co mniej więcej oznacza tyle, że migawka zawsze będzie na 1/500 sekundy, więc jeżeli robicie nim zdjęcia bez baterii, dać się da, więc można dokończyć rolkę, jeżeli potrzebujecie i w takiej potrzebie jesteście, ale no zabraknie wielu opcji i jest tylko i wyłącznie jedna prędkość. Jeżeli chodzi o wizjer tego aparatu, to jest fenomenalny. Jest bardzo jasny, jest zabarwiony na niebiesko i w środku mamy żółte ramki razem z żółtą plamką na samym środku w kształcie romba, którą po prostu musimy sobie nacelować i te dwa obrazki, żółty i niebieski, muszą się złączyć. One są żółte i niebieskie, to są dwa kolory, które są naprzeciwko spektrum kolorów, więc są po prostu bardzo kontrastowe, żeby było troszeczkę łatwiej go fokusować i faktycznie fokusuje się go relatywnie łatwo i relatywnie szybko, więc jest to zdecydowanie następną zaletą tego aparatu. Więc w tym miejscu normalnie rzuciłbym montaż tego, jak robię zdjęcia na dworze, ale z wiadomej sytuacji dostaniecie to. Bardzo solidny wybór na sam początek. Jego dużą zaletą ówczesnego czasu, za starych dobrych lat, kiedy ja go nabyłem, było to, że był tani. Ja pamiętam, że nabyłem go jeszcze w Kanadzie za jakieś 25, żeby nie skłamać, 25-30 dolarów kanadyjskich. Więc to były stare, dobre czasy, kiedy jeszcze ceny aparatów analogowych były dość niskie. Dzisiaj z tego co widziałem, to jest troszeczkę droższe na eBayu. Ceny w zależności od modelu, w zależności od tego w jakim jest stanie, potrafią dochodzić do 70 funtów, 70-80 z tego co patrzyłem, ale to znowu zależy. Więc to zdecydowanie już nie jest zaletą, więc ten aparat jest troszeczkę droższy niż był. Następne, jeżeli już mówimy o wadach, jest rozmiar tej krowy. Jak na dalmierz, to jest bardzo, bardzo duży aparat. Przy okazji jest bardzo, bardzo ciężki. Oczywiście wiadomo, w tym zestawie dzięki temu, że jest duży, to jest w środku pełno elektroniki i on robi super zdjęcia, które są automatyczne i jest pod tym względem rewelacyjny. Oczywiście na tą wagę też się składa to, że ma szkło 1.7, które znowu dodaje wagi i dodaje rozmiaru. Pewnie. Więc coś za coś, że nie można mieć wszystkiego. Jeżeli chodzi o szkła i obiektywy, to one są niewymienne w tym aparacie. To jest po prostu to, co dostajecie. To jest to, co dostajecie. No, generalnie macie szkło jedno i z nim robicie zdjęcia. Tak jak mówię, to szkło jest wielofunkcyjne. Jest to 45 mm długości ogniskowej, więc ono jest perfekcyjne do generalnie wszystkiego. Nadaje się do wszystkiego i nigdy nie czułem potrzeby wymiany tego szkła. Więc to jest super. Następna rzecz warta poświęcenia uwagi jest to, że posiada tylko i wyłącznie tak zwany cold shoe. Z tego co wiem, to są sanki po polsku.
więc nie ma możliwości połączenia flesza przez te sanki, aczkolwiek ma PC port z boku, więc można to sobie połączyć kabelkiem, więc ten też nie powinno być większego problemu. Więc generalnie ten aparat bardzo dużo ze mną przeżył, mam go od około 3-4 lat z tego co pamiętam. Robiłem nim sporo zdjęć w różnych zakątkach świata i sporo ze mną przejechał. Jest to na pewno strasznie dobry aparat dla początkujących. Moim zdaniem jeden z najlepszych, szczególnie jeżeli chcecie dalmierze. W dzisiejszych czasach nie używam go już zbyt często, gdyż tak jak mówiłem, on nie jest manualny. Brakuje mi troszeczkę takiej swobody i kontroli nad całością zdjęcia, które chcę robić, plus no, rozmiar niestety. To jest cięższe od mojego lusterkowca, więc jak na dalmierz to jest to strasznie nieporęczny aparat. Tak więc kończąc ten przydługawy wywód, początkujący tak, profesjonaliści tudzież pasjonaci raczej nie. Więc dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej! Boxes are defeating, purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come.